Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnych ulubieńcach miesiąca. I tym razem skończył się maj, a ja mam dla Was, jak zawsze co miesiąc, inspiracje z przeróżnych dziedzin życia. I tym razem chciałabym zacząć nie po kolei, bo jak wiecie, mam swój rytuał, mam swoje kategorie w ulubieńcach, ale ten miesiąc był dla mnie szczególny, był dla mnie wyjątkowy, stąd muszę zacząć od mojego e-booka. Na YouTubie tak naprawdę wspomniałam o tym tylko raz, bo był to film promocyjny, który ukazał się 8 maja, ale moim ogromnym ulubieńcem jest wydanie mojego pierwszego e-booka. Jest to e-book z roślinnymi przepisami, który nazywa się Foodbook i wiem, że wiele z Was go kupiło. Dlatego chciałabym Wam przede wszystkim bardzo, bardzo podziękować za to ogromne wsparcie. Dostaję od Was niesamowite, pozytywne opinie, które są dla mnie po prostu jak syrop klonowy na serce i tak się cieszę, że ten produkt Wam się sprawdza, że gotujecie moje przepisy. Podsyłam Wam, tutaj podlinkuję Wam w opisie ten filmik, który nagrałam właśnie promocyjny, bo tam opowiadam całą historię powstania tego produktu, jak zrodził się pomysł i jak to po prostu wyglądało. Wydałam e-booka z dziewczynami z Faumaga, które są moim patronem medialnym, także też w opisie macie link do zakupu e-booka. Będzie bardzo mi miło, jeżeli wesprzecie moją pracę i tak jak mówię, to jak ciepło został on przyjęty, naprawdę rozmiękczyło moje serce i dziękuję Wam, że jesteście i że wspieracie moją pracę. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej ciekawych rzeczy czy też projektów, którymi będę mogła się z Wami podzielić. Także jeszcze raz serdeczne dzięki i wszystkie osoby, które jeszcze się wahają, to zapraszam i muszę też wejść na mojego Instagrama, bo tam wyróżnionych mam sporo informacji o e-booku i mam też Wasze opinie czy też przepisy, które Wy odtworzyliście, także możecie zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy innych osób, które go zakupiły. I tylko dodam szybciutko, że każdy przepis ma zdjęcie, wszystkie zdjęcia robiłam ja, także mimo, że wygląda on tak bardzo minimalistycznie, to mam mnóstwo zdjęć, bo dla mnie książka kucharska musi mieć zdjęcie, żeby mnie zainspirować do gotowania. Także to był mój pierwszy ulubieniec. Teraz już przechodzę do kategorii. Zaczynamy zawsze od urody, ale od pielęgnacji i dzisiaj bardzo szybko chciałam Wam polecić pastę do zębów, bo jak wiecie, coraz więcej produktów, z których korzystam na co dzień, dołącza do takiej rodziny eko, bo na początku były kosmetyki wegańskie, potem coś tam naturalne, a teraz bardzo ważne dla mnie jest, żeby one też były przyjazne dla środowiska, zarówno jeżeli chodzi o skład, jak i o opakowanie i dlatego chciałabym Wam polecić markę Njok. Jest to pasta do zębów, produkowana w Berlinie, ale jest to polska marka, jest to pasta do zębów na bazie oleju kokosowego, mnie sprawdza się świetnie, jest to innego rodzaju doświadczenie, bo ona się tak nie pieni, nie ma takiego intensywnego smaku, ale mają bardzo ciekawe w ogóle smaki, tak a propos, bo ja akurat mam ten z trawą cytrynową i imbirem, ale jest też, z tego co pamiętam, żurawina z czymś i taki bardziej klasyczny miętowy smak, także dla każdego coś miłego, no i mówię, ja naprawdę jestem zachwycona, także więcej informacji też znajdziecie w opisie, szczególnie jeżeli chodzi o tę ich politykę walki z plastikiem. I kolejna rzecz związana z pielęgnacją, nie będzie to produkt, nie będzie to marka, ale będzie to cała strona i jest to, słuchajcie, butik, o którym mogliście słyszeć z moich weekly vlogów z Edynburga, bo jest to sobio.com.pl. Jest to genialny polski butik online, głównie butik kosmetyczny, ale nie tylko, bo też poszerzają swoją gamę produktów, który ma naprawdę tak bliską mojemu sercu filozofię, że muszę Wam o nim powiedzieć. Jest to miejsce, gdzie znajdziecie kosmetyki, które wszystkie są wegańskie, bez okrucieństwa, cruelty free, co więcej wysokiej jakości i jak najbardziej idącym w duchu zero waste. To jest moim zdaniem genialne. Większość rzeczy, które tam możecie kupić, jest pakowanych w szkle. Jest to naprawdę bardzo wysoka jakość produktów, a jednocześnie dużo świetnych, innowacyjnych marek, takich jak na przykład marka Alright, która produkuje, słuchajcie, dam radę, szampony i nie tylko, produkty do włosów, które są całkowicie biodegradowalne i to dla mnie jest po prostu genialne. Po zużyciu szamponu zakopujecie go w ziemi, on się całkowicie rozkłada i co więcej, w nakrętce jest nasionko, więc w tym miejscu wyrasta Wam drzewko akacjowe.
to nie jest genialne. Naprawdę, takie i wiele więcej produktów znajdziecie właśnie na sobiokom.pl. Wiele osób mnie pyta, gdzie kupować kosmetyki, gdzie to jest sprawdzone. I jakby to jedna rzecz, że zależy nam, żeby one byłyby z okrucieństwa i wegańskie, ale też chcemy kupować produkty, które wspierają zrównoważony rozwój, które dbają o naszą planetę, bo ile można mieć tych wszystkich plastikowych opakowań. Także też Wam oczywiście zostawiam na miarę. Rzadko pojawia się u mnie jakaś nowość make-upowa, więc to jest szok, ale mam dla Was naprawdę super podkład. To jest produkt, który zaczęłam testować niedawno, dosłownie tydzień temu, ale mam go na twarzy codziennie i po prostu tak się cieszę, że jest to kolejny produkt do twarzy, kolejny właśnie podkład, który się u mnie sprawdza, który jest oczywiście wegański, inwestowany na zwierzętach, ale przy okazji ma też na przykład opakowanie w szkle. To jest coś, czego mi brakowało. Co prawda polecałam Wam wielokrotnie podkład z Fridża i nadal zgadzam się, że jest to genialny produkt, ale mam teraz w swojej kolekcji jeszcze kolejne odkrycie. Jest to produkt z Neo Makeup. Jest to matujący podkład, ale niech Was to nie zmyli. Nie jest to jakaś ciężka tapeta, po prostu tynk na twarzy. Tylko naprawdę bardzo fajny, delikatny produkt. Nie trzeba go dużo na buzi, aby stworzył takie delikatne krycie. W ogóle nie czuję się, że on jest ciężki. Nie wiem, czy to widać na tej kamerze w tym momencie, ale uważam, że wpasowuje się naprawdę pięknie. Dostosowuje się do koloru skóry. Ja nakładam go takim pędzlem ściętym. Nie wiem, to się chyba nazywa kabuki brush. Znam to słowo z dawnych czasów, kiedy oglądałam beauty youtuberki w gimnazjum. Coś czuję, że to będą bardzo długi ulubieńcy. Kolejna kategoria to moda i chciałabym Wam polecić genialną markę torebek. Jest to marka Aleksandra K. Mam ich torebkę, która nazywa się 1.6 Mini Tahini i jest to po prostu najbardziej elegancka, szykowna, przecudownej jakości torba. Co więcej, jest to marka całkowicie bez okrucieństwa, która też wspiera naszą planetę, ponieważ ich materiały są naprawdę bardzo uważnie dobierane i nie jest to plastikowa ekoskóra, która potem trafia na wysypiska i jest totalnie bezużyteczna, tylko to jest naprawdę wysokiej jakości marka, świetne produkty. Pokazywałam ją Wam wcześniej na Instagramie, podlinkuję Wam oczywiście też ten produkt. Często pytacie mnie o takie naprawdę trochę z wyższej półki torebki, co bym polecała jako taką inwestycję i jak najbardziej rekomenduję Aleksandrę K. Teraz jeszcze szybciutko coś z działu jedzenia i dzisiaj mam dla Was herbatę. Jest to herbata ze strony Moja Matcha, która w ogóle jest cudowną marką matchy w Polsce. I oprócz tego, że w ogóle powoli się przekonuję do picia matchy, na przykład zamiast popołudniowej kawy, to dzisiaj chciałam powiedzieć o czymś innym, o herbacie, którą pierwszy raz piłam w House of Sushi w ogóle lata temu. Potem teraz jakoś w grudniu piłam ją z moją przyjaciółką Anią, ten rodzaj herbaty. I teraz właśnie testowałam ją z mojej matchy i słuchajcie, jest to po prostu najpyszniejsza moim zdaniem herbata zielona na świecie. Nazwę macie na ekranie, gdyż oczywiście jej nie zapamiętałam, ale jest to gen matcha? Nieważne. Jest to herbata zielona z prażonym ryżem. Tak, dobrze usłyszeliście, tam są ziarna prażonego ryżu i jest to po prostu coś przepysznego. Ona jest też polecana do spożywania pod wieczór, jest dobra na trawienie. I moim zdaniem jest po prostu przepyszna. Zalewam ją 3 razy i musicie ją spróbować. I teraz czas na trochę kultury. I mam dzisiaj dla Was 2 filmy. Pierwszy film to jest film, który widziałam wczoraj. I jest to film, o którym chyba słyszał każdy człowiek w Polsce. Niekoniecznie musieliście go widzieć, ale jest to Zimna Wojna. Oczywiście jest to film Pawła Pawlikowskiego, nominowany w tym roku do Oscara. Ja zazwyczaj jestem naprawdę na bieżąco z filmami oscarowymi, ale to przyszło mi z małym opóźnieniem. W każdym razie był na Canal Plus, więc obejrzałam go i jestem zachwycona, byłam totalnie sceptyczna, ponieważ nie przepadam za filmami, które są w takim formacie, bo on jest taki obcięty, wiecie, jak stary telewizor. I jest też czarno-biały, wiedziałam, że to może być coś specyficznego. Też filmy nominowane do Oscarów, te nieanglojęzyczne też zazwyczaj są specyficzne. W każdym razie ja naprawdę jestem powalona na łopatki, jest to przepiękny, wzruszający film. Niesamowicie zrobiony, niesamowita gra aktorska, przepiękne dialogi, zdjęcia. Ostatnia scena naprawdę też mnie, no,
rozłożyła kompletnie. Polecam Wam, naprawdę, z całego serca, aż mam dreszcze, jak o tym mówię. A drugi film, też polski, którego nie spodziewałam się, że uwzględnię w takim filmie, jest film, który widziałam w majówkę. Też w ogóle przypadkiem miałam gdzieś z tyłu głowy, że chcę ten film zobaczyć. Jest to film Botox, jest to film Patryka Wegi, którego nie miałam przyjemności oglądać zbyt często, gdyż jestem troszeczkę uprzedzona do tego typu produkcji. Ale powiem Wam, jest to film, który na pewno warto zobaczyć. Na pewno nie zobaczyłam go drugi raz, ponieważ jest to film bardzo brutalny, mocny, wulgarny i ohydny, powiedziałabym. Mówi on o polskiej służbie zdrowia głównie. I dużo osób uważa, że jest to bardzo naciągane, że jest to przerysowane. Na pewno tak, ale ja uważam, że w każdej takiej historii jest ziarno prawdy i te historie opowiadane w filmie nie biorą się znikąd. Więc trochę ku przestrodze polecam, ale to jest naprawdę ciężkie kino. Kochani, i na sam koniec muszę wspomnieć o ostatnim ulubieńcu, chociaż już mam wrażenie, że mówię do Was od tysiące lat w tym filmiku. Moim ulubieńcem jest spotkanie z Wami, czyli Midweg. Fundacja Viva organizowała 25 maja cudowne spotkanie z wegańskimi twórcami, głównie YouTube'owymi, w Warszawie na Mysiej 3. I miałam możliwość spotkać się z wieloma z Was i to było tak wzruszające przeżycie. Nie mogłam uwierzyć, że czekaliście tyle czasu, żeby ze mną porozmawiać. Żałuję, że nie mogłam porozmawiać z Wami wszystkimi przez godzinę. Starałam się poświęcić czas jak największej ilości z Was i przeżyłam niesamowite chwile, wspaniałe rozmowy i doceniam każdą jedyną osobę, która przyjechała z różnych stron Polski tylko po to, żeby po prostu zamienić kilka słów, uścisnąć się i zrobić zdjęcie. Znaczy to dla mnie bardzo wiele, tego rodzaju wydarzenia to dla mnie tak niesamowite przeżycie i tak wielka motywacja. I za każdym razem, kiedy coś takiego się dzieje, ja po prostu czuję się naładowana na kolejne miesiące pracy i rozumiem, że to, co robię, ma sens. Są osoby, które na to czekają, które mnie słuchają i chciałabym Wam jeszcze raz serdecznie podziękować. Jesteście wspaniali. I wtedy zrozumiałam, że mam najlepszych widzów na świecie. Jestem za Was wdzięczna każdego dnia. Jestem strasznie teraz tkliwa, więc już skończę. Dzięki za oglądanie tego filmu. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jacy byli Wasi ulubieńcy. Jesteście super, trzymajcie się ciepło i widzimy się już za tydzień. Chociaż nie, w poniedziałek widzimy się w podcaście i za tydzień w filmie. Do zobaczenia. Pa!